Witam bardzo serdecznie, Krzysztof Łuksza. Witam wszystkich zgromadzonych i tych, którzy będą oglądać to później. Zapraszam na kolejny live, tym razem przedpołudniowy. I zgodnie z obietnicą, zgodnie z zapowiedzią, zajmę się tekstem, który został opublikowany na stronie Nigdy Więcej, napisany przeze mnie o tytule Skrajna Prawica, czyli mroczna, mroczna część ludzkiej natury. Jeszcze raz przeczytam, skrajna prawica, czyli mroczna część ludzkiej natury. Jest to tak ideowy zapis wejścia w orbitę skrajnej prawicy i wyjścia z tej orbity skrajnie prawicowej. Materiał ma charakter bardziej tak ideowy, trochę filozoficzny, więc nie ma tam aż tak bardzo dużo konkretów, jeśli chodzi o konkretne wydarzenia i osoby, ale jest drugi. Tekst, w którym już tych konkretów jest więcej, ale tym tekstem się zajmę później. Nagrywam to live, więc wiem, że to nie jest jakaś pora może taka bardzo wdzięczna dla tego typu transmisji. Mamy sobotę przed południem. Mimo wszystko, ja tak mam, jak już mówiłem wielokrotnie, że jak chcę coś nagrać do tak zwanej puszki, to 10 razy to zaczynam od nowa, a jak już jest live, to różne pomyłki, jakieś tam. Takie sprawy, które mi się nie podobają, muszą być zaakceptowane, bo po prostu tego od nowa. Oczywiście nie mogę zacząć. Jestem wychowany na transmisjach na żywo, po prostu to jest mój żywioł. Proszę Państwa, tak więc, tutaj jeszcze nadmienię, że na x na dawnym Twitterze, też zamieściłem ten artykuł, ten tweet, tak, podałem dalej tweet, nigdy więcej. Stowarzyszenie nigdy więcej, i oczywiście pojawiły się hejty, pojawiły się jakieś absurdalne komentarze. Tutaj Magna Polonia, no ciekawe, że ci Magna Poloniowcy, Wielcy Polacy, czyli Patlewicz i Holocher, bo oni głównie tym się teraz zajmują, ale to chyba Holocher napisał. No jest taki widzicie mocny, nie potrafi pod nazwiskiem, ale jeżeli to on, no, albo Patlewicz, albo nie wiem kto tam jeszcze. Ktoś ich pokroił. Dzień dobry, witam ciebie serdecznie, Kacprze, bardzo miło mi Ciebie gościć. Tutaj napisał Magna Polonia napisała, czyli wielcy Polacy piszą: Brawo, świetna samokrytyka w iście Zetępowskim stylu. A to wszystko dlatego, że Męcen nie dał Ci kasy na media przegrywie. No widzicie, z takimi, z takimi muszę się mierzyć komentarzami, ale biorę to na klatę. Na pewno nie jest przyjemne czytać takie bzdury. W każdym razie tutaj, co mi się spodobało, to zachęcam też do komentowania, do śledzenia mnie na X. Tutaj użytkownik Prawicowy Zlew. No, tam nazwa nie jest istotna, ale treść jest istotna, odpowiedzi, która bardzo mi się spodobała i która jest takim mottem. Pozdrawiam Andrzeju ciebie serdecznie, życzę tobie miłego dnia, miej dobry dzień. Integralność wewnętrzna jest ważniejsza niż kasa. Niektórym trudno jest to pojąć. I w sedno, w sedno, jest to wycelowany komentarz, integralność wewnętrzna. Tak. Ja czułem coraz bardziej, będąc na razie taki wstęp za chwilę tutaj do tekstu przejdziemy, będąc w tym świecie skrajnie prawicowym, coraz bardziej czułem się zdezintegrowany wewnętrznie. Czułem, że coś jest nie tak. Na początku trudno mi było określić, co tak naprawdę się dzieje. No widziałem, kurczę, jeden to w szuryzm popada, drugi w szuryzm, trzeci w szuryzm. I tak sobie myślę, no, o co tutaj chodzi? Czy ja jestem po tej złej stronie? Przecież miałem być po dobrej stronie. Przecież tutaj chodziło o walkę z systemem tym niedobrym, walkę o Polskę, o wartości. Kiedy to coraz bardziej widziałem cynizm, widziałem powierzchowność intelektualną, to, że ktoś na przykład zwalcza jedną kategorię szuryzmu, wariactwa, to okazywało się, że w innej kategorii sam ostro płynie, i to wszystko miało charakter bardzo e, toksyczny. Tak więc przeczytamy sobie tutaj taka forma trochę podcastowa, mimo wszystko kamerka jest włączona, bo tak już się przyzwyczaiłem. Tu właśnie widzimy Stowarzyszenie Nigdy więcej, EZIN 3 w tym roku. No powiedzmy, numery, tak, jeżeli można tak to powiedzieć, i dwa te numery, to moje teksty. Tak dobrze, że te teksty są, bo to już jest jakieś zaczepienie. Tak jak powiedziałem, marzy mi się, żeby to wszystko sklecić jakoś w, w książkę, jakąś publikację. No ale to zobaczymy. Tak więc tak wygląda ten tekst. To są cztery strony, nie jest bardzo długo. Uprzedzam właśnie, że to będzie takie dosyć no nie będzie tutaj jakiegoś nie, nie wiadomo jakiego widowiska chyba że emocje zaczną mną targać to wtedy być może ale ale myślę, że warto zostać jeżeli was interesuje właśnie takie spojrzenie ideowe trochę filozoficzne na to wszystko ja będę to jeszcze będzie to okraszone moim komentarzem czyli komentarz do samego siebie no ale sprawa jest ważna bo skrajna prawicowość jest czymś Czemu wielu ludzi ulega, niestety, i no kończy się to różnie. Kończy się to często zagubieniem, kończy się to jakąś moralną degradacją, czy też intelektualną. Jeszcze powiem tutaj w ramach wstępu, że ja czuję się naprawdę teraz taki ożywiony intelektualnie. Kanały kognitywne są, jak to się nazywa czasem, są oczyszczone z tych ideologicznych schematów, bo skrajna prawica jest niesamowicie schematyczna. Oni percepcje rzeczywistości zastępują właśnie pewnymi schematami. Tutaj jeszcze zachęcam do wspierania mojego kanału. Są różne możliwości. Można też donate'a wysłać i jak uzbiera się suma tutaj z tych będzie konkretny cel tym razem. Nie tylko po prostu samo wsparcie. Będzie niespodzianka, niepublikowany nigdzie wcześniej materiał bardzo mocny, więc zachęcam do tego. Jak się uzbiera, to, to opublikuję, a na razie sobie będę tutaj właśnie zbierał, więc jest możliwość wysłania do komunikatu, który się pojawia tutaj. Jak będziecie chcieli w czymś mi przeszkodzić, to właśnie tak, bo pewnie ciężej mi będzie spoglądać na, na czat. No dobrze, to jeszcze spoglądam na chwilę na czat. Ok, te wiadomości są, które były. Zaczynamy lekturę. Skrajna prawica, czyli mroczna część ludzkiej natury. Odpowiedź na pytanie, dlaczego byłem skrajnym prawicowcem, jest trudnym zadaniem, ponieważ sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, gdzie popełniłem błąd? No to jest, to jest ważne pytanie. Tutaj tam pisali, że to jest samokrytyka. Tak, proszę Państwa, to jest w jakiejś mierze samokrytyka. Ale w autokrytyce, w samokrytyce, jeżeli ona nie jest tak jak właśnie w czasach zetempowskim po to tylko, żeby, no nie wiem, przypodobać się jakiemuś nieliberalnemu ustrojowi czy jakieś zyskać korzyści, no to... To jest czymś dobrym, bo jeszcze tutaj powiem wstępu, no ja będę dużo mówił. To, to jest dla mnie rzecz bardzo ważna, że człowiek uważam taki, no nazwijmy to, normalny od powiedzmy, czy stabilny jakiś, od niestabilnego, czy nienormalnego, różni się tym, moim zdaniem, że, te, że człowiek, który. No, chce jakąś stabilność w życiu uzyskać jakąś świadomość też siebie i, i świata otaczającego musi spojrzeć, musi umieć spojrzeć na siebie krytycznie, na siebie samego. To jest bardzo ważne, dlatego że najczęściej mamy mechanizm wypierania tego, co w nas złe, niedostrzegania swoich. No, często tak jest po prostu. Niedostrzegania swoich. Wad też tych krytycznych, które definiują naszą osobowość, na przykład tworzących osobowość narcystyczną, i często obwiniamy kogoś innego, tak. No i w historii to było, że się obwiniało jakieś grupy etniczne, narodowościowe, społeczne za niedostatek innych grup. Często w życiu tak jest, że coś się nam Dzieje złego w życiu. Ja od razu mówię, że teraz mam trudny czas, ale nie oskarżam nikogo, tylko sam staram się dojść do świadomości, co do tego doprowadziło i czy mogło się potoczyć inaczej, może mogło być gorzej, na pewno mogło być lepiej, ale jest tak jak jest. I staram się nie obwiniać całego świata o to, aczkolwiek oczywiście to środowisko skrajnie prawicowe. No, wywołuje we mnie negatywne emocje, dlatego że uważam, że w jakiejś mierze zostałem wciągnięty, i to nie jest tak, że ja tutaj się biczuję, bo są ludzie, którzy to stworzyli, którzy to tworzą, którzy z tego czerpią bardzo duże korzyści polityczne, finansowe również. Owszem, ja też tutaj no, byłem dziennikarzem, takim żołnierzem skrajnej prawicy i, i, i też z tego żyłem, więc jestem tego świadom. Mimo wszystko no, to nie jest ani samobiczowanie się, czyli takie stwierdzenie, że ja jestem winny, a cały świat jest niewinny, ale to, ale to też nie jest odwrotnie, tak, że wypieram całkowicie swoją jakąś, swoje niedostatki, swoje jakieś tutaj wady, które doprowadziły do tego, że, wciąg że zostałem wciągnięty do tego środowiska, ale samo istnienie to środowiska, właśnie oceniam negatywnie, i też w jakiejś mierze. Obwiniam no, rzeczywistość skrajnie prawicową, która wytworzyła pewną ułudę, dla którym dałem się nabrać. No, moja naiwność, moja jakaś życiowa tutaj po prostu niewłaściwa droga. Czasem tak jest, że po jakieś niewłaściwe decyzje podejmujemy, nie zdając sobie najczęściej sprawy z ich konsekwencje. Andrzej Zieliński pisze, bardzo dobre przekształcenie Krzysztof tego. Doświadczył. No widzisz, to właśnie tutaj też założyłem, że takie osoby się gromadzą, ale dobra, czytamy. Odpowiedź na pytanie, dlaczego byłem skrajnym prawicowcem, jest trudnym zadaniem, ponieważ sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, gdzie popełniłem błąd. Człowiek, człowiek tkwiący w permanentnym błędzie najczęściej unika tej części rzeczywistości, która mówi mu, że jest w owym błędzie. I racjonalizuje swoje postępowanie, nawet jeżeli jest ono oparte na całkowicie fałszywych przesłankach. Tak jest. no. Mamy tendencję do racjonalizacji swojego postępowania i zawsze jesteśmy w stanie jakoś to wszystko wytłumaczyć, bo bardzo rzadko jest tak, że ktoś ma siłę, żeby spojrzeć w lustro i zacząć się zastanawiać, czy ja jestem w dobrym miejscu w swoim życiu. Jeżeli oczywiście no, ja jakoś mu się tam powodzi. A u mnie tak było. Wiele osób tkwi w takim błędnym kole całe życie. Mnie udało się z niego wydostać i jest to jedno z najlepszych wydarzeń właśnie mojego życia. Niezależnie od konsekwencji, które to konsekwencje bywają przykre, między innymi mierzenie się z masowym hejtem i oskarżeniami o zdradę ideałów, tak, bo ja jestem oczywiście zdrajcą, judaszem, no, teorie spiskowe, które na mój temat krążą, to są naprawdę absurdalne. To błędne koło samoutwierdzania się w jakimś skrajnym, oderwanym od rzeczywistości poglądzie można jednak przerwać poprzez prosty mechanizm. To, co mówiłem właśnie: spojrzenie na siebie, swoje poglądy i postępowanie w sposób krytyczny. Czytelnikowi może się to stwierdzenie wydać banalne. Uważam jednak, że czasem ważne rzeczy mogą być bardzo proste. No właśnie. tak. No spojrzenie na siebie krytycznie. Coś banalnego, coś prostego. Ale wcale to nie jest proste. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, uważam, dla człowieka czasem. Twierdzę, że zdolność do autokrytycyzmu jest wyznacznikiem bycia normalnym. To, co mówiłem właśnie, to jest nie pozostawania w stanie zaburzenia bez możliwości wyjścia z niego. Czyli no, jak jesteś w jakimś złym położeniu, to musisz mieć tę zdolność, żeby czasem po prostu jakąś autorefleksję w sobie znaleźć. I, I to jest bardzo trudne, bardzo trudne. Niestety, bycie skrajnym prawicowcem jest właśnie takim stanem permanentnego zaburzenia, niewłaściwej percepcji rzeczywistości i moralnego nieuporządkowania, łagodnie rzecz ujmując. No i tutaj krótka taka, już auto, może nie autobiograficzna, bo to za dużo powiedziane, ale taki opis. Ten tekst od razu mówię, że jest raczej no, takim szkicem, bo opisywać te wszystkie przemiany, te wszystkie bodźce, które do mnie dochodziły, to no zajęłoby to na pewno tutaj więcej czasu i więcej miejsca niż cztery strony. Pochodzę z domu, w którym rodzice nie narzucali swoim dzieciom religii czy ideologii. Stąd też nigdy nie tylko skrajnie prawicowe, ale nawet centroprawicowe idee nie były obecne w moim życiu, Aż do zetknięcia się z nimi jako dorastający umysł, poznający przestrzeń publiczną. Moje nastawienie do życia było wtedy takie liberalne, tak jak w większości mojego otoczenia. Nie werbalizowałem tego specjalnie, było to naturalne podejście do życia młodego człowieka no, takie liberalne, także wolność tak, i, i różne skutki, też używanie tej wolności. Ale mam nadzieję, że nie jakieś tragiczne. Skrajną prawicę postrzegałem jako margines, nic z czym mogłem się utożsamiać i nie miałem ochoty na poznawanie tego świata właśnie skrajnie prawicowego. Miałem swoje, swoje sprawy, swoich znajomych tam, chociaż no, poznałem na studiach kilku, tak, kilka osób, które miały prawicowe poglądy. Jedna miała skrajnie prawicowy i był to korwinista, który był raczej pośmiewiskiem, człowiekiem niepoważnym, skąd, stąd też moje podejście do kurwinizmu wtedy no, było takie, że to jest raczej dla osób takich trochę dziwnych. A później, co ciekawe, sam jednak w to wsiąkłem. No, takie są koleje losu, aczkolwiek ja kurwinistą nie byłem zbyt długo, na pewno. Tak. Nie miałem ochoty na poznawanie tego świata, skrajnie prawicowego, byle trzymali się z daleka od Wpływu na politykę i państwo. Tak sobie myślałem. Swoją ówczesną mentalność mogę nazwać jako postmodernistyczną. Tak, to jest ważne, że ja byłem takim człowiekiem zagubionym, bo uznawałem, że istnieje to jest ważne przesłanie to jest chyba najważniejsze tutaj tego wszystkiego czyli to, że byłem, subiek byłem takim no, subiektywistą. Byłem subiektywistą, że uważałem, że każdy ma swoją prawdę, że nie ma jednej jakiejś obiektywnej rzeczywistości. I między innymi właśnie dlatego też wsiąkłem w skrajną prawicę, bo ten świat mi dał taką odpowiedź: nie, jest prawda, jest prawda i to my ją mamy i, i jesteśmy lepsi od innych przez to. I to mnie właśnie porwało. Pamiętam taki czas, kiedy szedłem w Szczecinie sobie na ulicy. Ja już nie pamiętam, jakie ulicy koło Alei, Alei Wezwolenia na pewno i miałem takie... To znaczy, ja pamiętam dokładnie, w którym miejscu to było, ale nie pamiętam teraz ulicy. I miałem takie bardzo takie negatywne odczucie to jak to? To ja nigdy już nie będę znał prawdy? Wszystko jest subiektywne? Wszystko jest jakieś takie pomieszane? Co z moralnością? Co, bo, Ale co, co z prawdą? I, I to tak pamiętam, że mnie Jakoś nie wiem, odczułem to jako taki ciężar. Taki balast, czy, czy może właśnie ciężar i, i taki dyskomfort właśnie. Bardzo duży dyskomfort. No i już uprzedzam fakty, tutaj później skrajna prawica te próżnie zapełniła. A jaki jest dziś tego, mój stosunek, to powiem na końcu. Myślę, że warto poczekać, żeby to usłyszeć. Ale właśnie wtedy miałem taką mentalność postmodernistyczną. Postmodernizm ma różne cechy, różne wyróżniki są postmodernizmu, ale jednym z nich jest subiektywizacja rzeczywistości, odrzucenie tak zwanych wielkich narracji i stwierdzenie, że wszystkie narracje są sobie równe. Ciekawe, prawda? Wiele osób tak słyszymy, nawet jak ktoś mówi, że a, każdy ma swoją prawdę. Tak? tak nie jest. Ja już teraz. Tak powiem, że, że tak nie jest, to jest oczywiste, aczkolwiek każdy może mieć swoje racje, tak, tak jak na przykład w przypadku konfliktu na Bliskim Wschodzie. To jest idealny, idealny przykład nierozwiązywalnej rzeczywistości, właśnie w jakiejś mierze moralnej, moralnie bardzo trudnej do oceny, ale to nie znaczy, że my mamy całkowicie odrzucić... Moralność tak obiektywną, czy, czy taką trwałą, uniwersalną. Ale dobrze, czytamy dalej. Właśnie, moja mentalność była postmodernistyczna, nacechowana subiektywizmem i relatywizmem moralnym. Dziś stwierdzam, że wynikało to z niezorientowania w podstawach poglądu liberalnego, który wszak nie jest oparty na całkowitym subiektywizmie i relatywizmie. Być może można określić tamten pogląd jako postliberalny. No to moje takie powiedzmy dywagacje, bo. Jest nieprawdą, że pogląd liberalny nie ma ładunku moralnego, wręcz źródłem liberalizmu jest właśnie moralność, tak? no bo pogląd taki moralny, walka o sprawiedliwość, o równość wobec prawa, o trójpodział władzy, o wolność i godność jednostki to, to nie jest byle co rób ta, co chce, ta. Oczywiście przestrzeń wolności jest bardzo duża i to jest bardzo dobre, bo po prostu taki ustrój jest lepszy, jest wygodny, jest też bardziej wydajny ekonomicznie, społecznie itd. Tak tak no, widzimy to na przykład, jak bardzo ukazywane są teraz własności tych reżimów nieliberalnych, rosyjskiego i chińskiego. Coraz większe mają kłopoty, a Zachód też ma oczywiście swoje kłopoty, ale się jakoś trzyma. No i to zderzenie Rosji z Ukrainą. I, pok I pokazanie światu, że ta wielka potęga autorytarna to tak naprawdę jest kolos na glinianych nogach, też jest taką nauczką, myślę, która prowadzi nas do konkluzji, że nieliberalizm jest niewydajny, a przynajmniej jest mniej wydajny w organizacji kultury materialnej, też militarnej w tym przypadku ogólnie społecznej, niż właśnie społeczeństwo liberalne, tak jak Stany Zjednoczone, chociażby. Oczywiście to nie jest. Wyłączny czynnik, ale jest uważam ważny. Dawno nic nie sprawiło mi takich trudności jak opisanie procesu przyjęcia przeze mnie poglądów skrajnie prawicowych. Jednym z najdziwniejszych odczuć jest świadomość tego, że kiedy wchodziłem w ten świat, wkrótce w pełni go afirmując, zdawało mi się, że oto właśnie się budzę, że odkrywam zakryte, także włączam myślenie. Ja też tak myślałem, że ja włączyłem myślenie. No, Prze przede mną jakiś był świat ukryty. Czy tam tutaj wolna Polska, tu o banku centralnym, który jest kontrolowany, niby, że to tam FED jest prywatny i, i tego rodzaju rzeczy. Tak się zastanawiam, dlaczego ja wtedy nie weryfikowałem? Dlaczego tak przyjmowałem? Dlaczego łatwo mi przyszło to, tego wszystkiego przyjęcie? No to jest też myślę następne pytanie. Na pewno no, jakieś lenistwo intelektualne. Tutaj też bije się w piersi i i jednak dziś wyciągam z tego wnioski, że pewne rzeczy trzeba naprawdę wnikliwie sprawdzać, bo wierzyć na słowo różnym ideologom. No, wiecie, jak ktoś na przykład wymachuje, często jest tak, że ktoś wymachuje jedną książką i, i tutaj mówi, tu jest prawda objawiona w tej, w tej książce. Nigdy tak nie ma, że jakaś jedna książka zawiera klucz do rzeczywistości, nawet Biblia nie jest taką książką. Trzeba krytycznego myślenia, trzeba poszerzania swojego światopoglądu. No właśnie, tak mi się wydawało, że odkrywam zakryte, włączam myślenie, stając się niezależny od zewnętrznego wpływu i widzę to, co prawdziwe i dobre, wbrew wcześniejszym, nieostrym, postmodernistycznym poglądom. Właśnie mi się wydawało, że no wreszcie ta rzeczywistość i to było takie wygodne, takie łatwe w jakiejś mierze przyjąć. To jednocześnie pojawił się sprzeciw wobec świata, który był zupełnie inny, i który no, uznałem, że właśnie ten świat jest wokół mnie, jest, jest niedobry, że ja tkwiłem w jakimś błędzie go afirmując. To takie no, po prostu zboczyłem z drogi życiowej, rzuciło mnie po prostu na zakręcie życiowym i, i, i wpadłem w rów, ale i z niego wyszedłem. Tak to, mo tak to mogę nazwać. Tak, no autorefleksjum, autorefleksja. Dobrze napisałeś, rentium. Dobra, ale wracam, słuchajcie, bo jak tutaj nie, nie może to trwać niesamowicie długo, a to jest na to potencjał, bo dopiero zaczęliśmy. No ale już jest druga strona. Tak, za każdym razem, kiedy o tym myślę, czuję pewne skonfundowanie, ale jest też to bodziec do refleksji. Efektem tej refleksji jest wniosek, że Wejście w świat skrajnej prawicy miało dwa wektory: moralny i poznawczy. Tak, i tutaj na tym się skupimy na tych dwóch wektorach moralność i poznanie świata czyli dobro i prawda. Te dwie kategorie, te dwie płaszczyzny na tych dwóch płaszczyznach te dwa wektory tutaj osobno należy rozważyć. Dwa wektory właśnie moralny i poznawczy. Tak, to, są pod, to jest podstawa funkcjonowania człowieka pon, powiedzmy poza materią. Tak, Ja jestem monistą, jeśli chodzi o takie podejście ontologiczne do rzeczywistości, ale no, możemy zastosować tutaj tak zwany fałszywy dualizm na potrzeby rozważenia tej sprawy i przyjąć, że jest rzeczywistość taka materialna, czyli tutaj no Dobrobyt, tak, pieniądze, zdrowie nasze to jest w tym fizyczne zdrowie w tym się zawiera, ale też człowiek funkcjonuje w, nie tylko na tych płaszczyznach materialnych również funkcjonujemy na płaszczyźnie poznania, poznajemy rzeczywistość to jest podstawa, wiadomo, epistemologia oraz na płaszczyźnie moralnej funkcjonujemy czyli decydujemy, co jest dobre, co jest złe. I to jest podstawa życia człowieka każdego to dotyczy, nawet jakiejś najbardziej prymitywnej jednostki. No, i właśnie efektem tej refleksji, jak to dobrze on tutaj podpowiedziałeś, aczkolwiek też się nie, nie boję słowa autokrytyka, bo krytyka nie musi być czymś złym. Krytyka jest, jeżeli jest konstruktywna, tutaj jest to konstruktywna autokrytyka, to nie, nie boję się tego też słowa. No i można też wymienić trzeci wektor, środowiskowy, ale ten środowiskowy to ja opisuję w drugim tekście, to będzie w na następnym nagraniu. Ale te dwa pierwsze, właśnie wektory, były u mnie najważniejsze i postaram się je wkrótce opisać. Najpierw opiszę płaszczyznę, płaszczyznę poznawczą, później moralną. No, dobra, może mniej będę mówił, będę więcej czytał. Jeżeli nie jest się cynikiem, nie można funkcjonować w oparciu o prawicowe wartości, nie posiadając prawicowego obrazu świata. Właśnie to jest kluczowy obraz świata, że wchodzisz w ten świat. I nagle ludzie mówią tak, Jan przybył, Grzegorz Braun, Wojciech Sumliński, że świat wygląda inaczej niż myślałeś. Dostajesz informacje o tym, na początku nie ma czegoś takiego, idź w tę stronę, ci są wrogami i tak dalej. Chociaż oczywiście to są płynne rzeczy, to nie da się całkowicie tego oddzielić. Moralność i poznanie na siebie, czy etyka i poznanie na siebie przecież oddziaływują. Ale to się zaczyna właśnie od tego, że u mnie się zaczęło od Wolniewicza, kiedy Wolniewicz zainteresowałem się filozofią i profesor Wolniewicz mówił o rzeczywistości w sposób taki no, zupełnie inny niż do tej pory słyszałem. I nagle i, i to do mnie przemówiło z jakichś względów. To by, bym musiał tutaj jakąś autowizycję taką psychologiczną przedstawić, ale no tutaj w tym tekście. Oczywiście to jest wszystko skrótowo, ale zwracam uwagę na to, to jest bardzo ważne. Także co nas różni? Światopogląd, czyli co? Czyli poznanie rzeczywistości, czyli to, że ktoś mówi, że jest prawda taka, a ktoś inny, że jest prawda taka inna. Ktoś z nich ma rację. To nie jest tak, że każdy ma swoją prawdę. Oczywiście każdy może mieć swój punkt widzenia, ale prawda jest jedna, co nie znaczy, że ktoś ma stuprocentowy monopol na prawdę i dojść i, i właśnie możliwość dojścia do tej prawdy dlatego że nikt nie jest omnibusem, nikt nie jest alfą i omegą, choć niektórym ludziom się tak wydaje. Ale zwracam uwagę na to, że to jest bardzo ważne, jak my poznajemy. Tak przecież bardzo dużo teraz słyszymy o fake newsach, o dezinformacji. To jest właśnie ta warstwa poznania, że poznajemy rzeczywistość. Ktoś nam mówi, że rzeczywistość jest taka, że tutaj takie a inne rzeczy się dzieją. Okaz okazuje się, że się nie dzieją, ale my myślimy, że się dzieją. No i na podstawie tego światopoglądu dokonujemy później ocen moralnych. Tak? Etyka się pojawia, ale najpierw jest poznanie. Cóż to za obraz właśnie? tak? Ten prawicowy obraz świata, skrajnie prawicowy obraz świata, bo ja nie mówię tu powiedzmy o takiej centru prawicy, tylko o skrajnej prawicy, żeby to było jasne. Jaki to jest obraz? Fałszywy, wykrzywiony, karykaturalny. Oparty o niewygodne informacje, tak? Słyszymy, że a to tam że media nie piszą o jakichś bzdurach, to znaczy, że media milczą, że media to ukrywają, tuszują. Że, bo to jest niewygodne. W jakiejś mierze też oczywiście jest niewygodne, ale to nie jest. istotne dla tego, że jakieś. Że jakieś informacje nie są publikowane. Oczywiście czasem tak bywa. To nie jest tak, że media tutaj są jakimś jakąś wyrocznią, to też niedobre porównanie, bo wyrocznia, to, to, to absolutnie nie jest. No właśnie taki przykład dobry jakiejś objawionej prawdy, ale tak potocznie się mówi. Także jak ktoś jest wyrocznią, no to objawiona prawda. Ale zasadniczo no to jest tak, że po prostu media nie publikują fejków, Dlatego, że to są fejki, a nie dlatego, że publikowanie fejków byłoby niewygodne. Oczywiście też, ale to nie jest istotą sprawą. Jak prawicowe autorytety nazywają tak, swoją afirmację minionych epok? tak Słyszymy średniowiecze wspaniałe, tak, feudalizm wspaniały, monarchia wspaniała. A tymczasem były to były to epoki, w których żyło się bardzo trudno. To Taka afirmacja radykalnych katolików średniowiecza jest też odrywanie od rzeczywistości i błędem poznawczym, bo średniowiecze nie było wcale epoką, było, miało jasne strony, ale zasadniczo było epoką bardziej ciemną niż, niż jasną pod względem chociażby stopnia poznania rzeczywistości przez człowieka. No ale im się wydaje, bo wtedy ludzie głęboko wierzyli w Boga w sposób absolutnie dewocyjny. To, że to było coś wspaniałego. Tak, prawicowe autorytety nazywają swoją afirmację minionych epok, w których rzekomo było lepiej, czy też tak są nazywane teorie spiskowe, mające uzasadnić niechęć do współczesnego świata. Także słyszymy, że cywilizacja się wali zachodu. Tak, Lisicki mówi na przykład, że no tutaj niemalże porównując. Zagrożenia płynące z Zachodu z zagrożeniami płynącymi z Rosji, gdzie absolutnie nie można tego porównywać, ale jeżeli ktoś jest ideologicznie uprzedzony, no i dla niego liberalizm tak, jest czymś szatańskim, no to rzeczywiście dla niego wolność, tak, to, że ludzie są swobodni w różnych relacjach, także powiedzmy to takich bliskich, intymnych, to jest miara upadku. Tak, no bo dla nich takie sztywne, schematyczne, patriarchalne społeczeństwo to jest coś, co jest dobre i erozja tego jest zła. Tak, no ale różne też są teorie spiskowe właśnie, że to tam masoneria, że to woldomularstwo, że to jest jakiś spisek, który ma obalić prawowity m.in. Kościół, tak tutaj rola Kościoła jest też bardzo ważna. Ja miałem taką radykalną religijność właśnie lefebrystyczną, czy quasi-lefebrystyczną, no i tutaj też tak napisałem, jeszcze raz przeczytam to zdanie o tym obrazie. Fałszywy, wykrzywiony, karykaturalny, oparty o niewygodne informacje, w cudzysłowie jak prawicowe autorytety nazywają swoją afirmację minionych epok, w których rzekomo było lepiej, czy teorie spiskowe mające uzasadnić niechęć do współczesnego świata zachodniej cywilizacji. Dziwnym trafem ta niechęć często omija Rosję. No właśnie, to jest, prawda? Ciekawe. Skrajna prawica dokonuje odwrócenia postrzegania rzeczywistości, to, co jest postępem w historii myśli ludzkiej, na przykład wspaniałe idee postoświeceniowe, czyli wolność jednostki, godność jednostki, no kto to by chciał odrzucić? Prawa człowieka? Jak można odrzu odrzucać prawa człowieka? Jak tutaj się oburzał Jacek Hoga, że misją tam amerykańskich wojsk jest ochrona praw człowieka i tak dalej, i tak dalej, to dla niego jest coś strasznego. Co tam na przykład Konrad Smuniewski też jest taką osobą, która neguje prawa człowieka, jak również on siedzi teraz w Chinach, by chciał w Polsce Chiny wprowadzić, zamordyzm totalny. Tak samo Adam Wielomski, czy profesor Jacek, czy też, no jak już mówiłem o jednym profesorze, to o Adamie Wielomskim, Wielomskim też, profesorowie, prawicowi, skrajnie prawicowi, Wielomski Bartyzel, mówią o ideologii prawo człowieczyzmu, tak? no, czyli to jest takie deprecjonowanie. Tego, co jest bardzo ważne, co jest wynalazkiem również oświecenia, i pokazał nam to chociażby XX wiek, jak bardzo ważny jest to wynalazek, czyli prawa człowieka, że trzeba podstawową godność człowieka, czy jest aresztowany, czy, czy podejrzany, czy po prostu jak ma inne poglądy, to absolutnie nie możemy go torturować, dręczyć, tak i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo o co chodzi. No i właśnie to, co jest postępem, w historii myśli ludzkiej skrajna prawica nazywa degradacją. To jest zupełnie odwrócenie, zupełnie odwrócenie pojęć. A to, co jest degradacją, określa jako coś pozytywnego. Prawa człowieka nazywane są ideologią prawo człowieczyzmu. Naturalne w liberalnym świecie prawa jednostki liberalnym zepsuciem. Sekularyzacja społeczeństw upadkiem współczesnego świata. No tak, że ludzie po prostu sami poszukują albo duchowości, albo widzą, że to, co wmawiają im no, różni, różni tam powiedzmy kapłani, którzy sami tak naprawdę są osobami bardzo no, przynajmniej często można powiedzieć niegodnymi zaufania, że po prostu to, że człowiek szuka na własną rękę, tak jak Kant pisał, czym jest oświecenie? Że oświecenie jest wyjściem z wieku niedojrzałego, nastoletniego. Tak? No więc, no więc dziś mamy czas, XXI wiek, to chciałbym, żeby był wiekiem jednak już pełnej dojrzałości. Tak? Oświecenie XIX wiek tutaj mieliśmy, dorastaliśmy jako wspólnota ludzka, a XXI wiek, tak tutaj odwołując się do tego porównania Immanuela Kanta, filozofa z królewca, według mnie powinien być takim wiekiem już pełnej dojrzałości i zrozumienia przez świat. Idei liberalnych, idei wolności, opartych o, tak jak powiedziałem, wolność, godność, trójpodział władzy, zdrowo funkcjonującą demokrację. Do tego jeszcze daleko, ale to powinien być nasz cel i tak chciałbym widzieć też i Polskę w XXI wieku. No i tutaj, właśnie dalej, świat w skrajnie prawicowym, krzywym zwierciadle, jawi się jako miejsce upadku. Z którym trzeba sobie poradzić działając ideowo. Tak jest. No i jak ktoś tam kupuje książki Michalkiewicza, Sublińskiego roli, to on działa ideowo, czy jak ktoś tam nagrywa, właśnie i tak dalej, i to ma się do tego przyczynić, żeby było lepiej, żeby ten system padł. Tymczasem nic takiego się nie stanie, bo poglądy tak zwane antysystemowe w tym ujęciu skrajnie prawicowym są po prostu jakimś marginesem i Zawsze to będzie na marginesie. Wiemy, co działo się w Niemczech w XX wieku, w pierwszej połowie XX wieku, 1933 rok, kto doszedł do władzy, właśnie środowisko radykalne, skrajne, marginalne i stworzyło piekło na ziemi, więc ludzie raczej już są chyba, myślę w większości, zaszczepieni na tego rodzaju ruchy radykalne, ale nigdy nic nie wiadomo. Historia lubi się powtarzać, dlatego cieszę się, że ten tekst został opublikowany na, jako ezin nigdy więcej. Dlatego, że bardzo podoba mi się to hasło, nigdy więcej. Utożsamiam się z nim jak najbardziej. To nie znaczy, że się utożsamiam z całym środowiskiem, zaraz mi przypisują, że Łukrza skrajny lewicowiec, jakiś tam komunista, nie wiadomo kto. Absolutnie nie. Ja mam y, też z prawicy pewne rzeczy, zachowałem, później powiem co. Ale no, mam teraz taki, mam nadzieję, zdroworozsądkowy stosunek do świata, czyli też liberalny, bo li, liberalizm jest oparty o prawdę i o słuszność. No i dalej, czytamy. Świat. Trzeba doprowadzić do zgodności z naszą ideologią, mówi skrajna prawica. Postrzeganie wszystkiego nie poprzez pryzmat faktów i zdrowego rozsądku, a oderwanej od realiów ideologii, to bardzo istotna cecha skrajnie prawicowej wizji świata. Tak? Czyli, że ideologiczne różne wyjaśnienia, oderwane od empirii, oderwane od jakiejś takiej wolnej właśnie od ideologii refleksji, to jest ważna cecha skrajnie prawicowego świata. Ja później sobie to ten tekst oczywiście będzie w opisie, będzie można sobie przeczytać cały jeszcze raz, jak ktoś będzie chciał. Vesta Plus. Ludzie, którzy Pana szanują, też często mają do przebycia podobną drogę lub chcieliby, ale brak im jeszcze odwagi. No, wymaga to pewnej odwagi na pewno, ale jeżeli ktoś jest osobą prywatną, to myślę, że nie aż taki jak ktoś jest osobą publiczną, bo no, muszę powiedzieć, że te wszystkie hejty. Te wszystkie jakieś oszczerstwa, to, no, to nic przyjemnego. Z drugiej strony, no, bywały gorsze rzeczy, także też nie ma co tutaj się użalać nad sobą. Mówię o sobie. No dobrze, co dalej? Tak, zabawne jest, że. czekajcie. Zabawne jest, że Skrajni, skrajni prawicowcy przypuszczają na tak zwaną poprawność polityczną wściekłe ataki, podczas gdy sami wyjście poza ich skrzywioną wizję świata traktują niczym najgorszą zdradę. Tak jest. Poprawność polityczna to jest przede wszystkim na skrajnej prawicy. Bo tam wyjdziesz poza jakiś ustalony schemat, to już jesteś lewakiem, już jesteś jakimś odstępcą, judaszem, zdrajcą, już jesteś lipkiem, fajnopolakiem i tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest śmieszne. I skrajna prawica uwag, uważa swoje poglądy za jakąś siłę. Także, jeżeli ktoś jest liberalny i kogoś moralnie uburza to czy inne stwierdzenie, czy te czy inne wydarzenia w historii, to znaczy, że on jest słaby. Uważam, że jest zupełnie odwrotnie. I takie myślenie właśnie takie myślenie na przykład postrzeganie współczucia dla innej jednostki spoza, spoza naszej grupy tam etnicznej, rasowej, społecznej, uznawanie tego za słabość, to było fundamentem ideologii totalitarnej Niemiec od 1933 roku i służyło właśnie takie podejście do rzeczywistości służyło jako no, taką barierę przed, czy uzasadnienie straszliwych zbrodni przeciw ludzkości tak? że, żeby nie współczujemy im, bo to są nie nasi, nie Niemcy, żydzi itd., itd. i tak dalej. I co z tego, że dzieci umierają, że, że dzieją się straszliwe, rzeczy straszliwe, ludzkie cierpienie musimy być na to odporni mówił tak Mówili dygnitarze nazistowscy do swoich podwładnych, tak mówił właśnie Heinrich Himmler w przemówieniach poznańskich do swoich do swojego audytorium no, elity SS tak też, taką, taki pogląd przejawiał Teodor Eike, architekt pierwszego obozu koncentracyjnego, że jest zero współczucia dla drugiego człowieka, bo to jest słabość tak, no, poglądy, idee mają i poglądy mają swoje konsekwencje Zabawne jest, że skrajni prawicowcy przypuszczają na tzw. poprawność polityczną wściekłe ataki, podczas gdy sami wyjście poza ich skrzywioną wizję świata traktują niczym najgorszą zdradę i herezję, upadek czy też sprzedanie się i tworzą swoją wersję politycznej poprawności. Ten ideologiczny schematyzm działa na człowieka bardzo negatywnie. Blokuje jego możliwości intelektualne, trzyma jego umysł w ryzach ideologicznych dogmatów. Tak, jest, jesteś w takich rydzach ideologicznych dogmatów, jak wyjdziesz poza to to już tragedia i awantura skrajna prawica jest środowisko, to wszystko sprawia, właśnie ten schematyzm, ideologiczny dogmatyzm że skrajna prawica jest środowiskiem tkwiącym w permanentnej intelektualnej stagnacji i ja u siebie to zauważyłem ja na, na początku chłonąłem po prostu na oglądać co tam przybył Wolniewicz oglądam Sumliński, i tak dalej. To takie osoby chyba najbardziej istotne dla wejścia w te, na tę orbitę toksyczną. Michalkiewicz, tak, ale bardzo szybko zauważyłem, wiecie, ja robiłem ciągle te wywiady i sobie myślę, że oni to samo mówią. Mówią ciągle to samo i już to mnie przestało interesować. No, ale że już miałem pewne, pewne pojęcie. No, tam Krzysztof Karun, powiedzmy był takim. Też elementem, który mógł odświeżyć intelektualnie, no ale człowiek poznał to, co on to, co on tam stwierdzał, i, no i znów taka stagnacja. Znów no czułem to bardzo, bardzo mocno, że ja miałem takie trochę dwie osobowości. Jedna osobowość to była w, właśnie w realu, czyli tam wywiady, no bo trzeba było swoją robotę zrobić i tak dalej. No i czułem, że robię coś. Przynajmniej do pewnego momentu, bo później ta dezintegracja wewnętrzna następowała, ale do pewnego momentu, no to dobra, no ja już to wszystko wiem, ale to ludzie niech posłuchają i tak dalej. Ale w życiu prywatnym to już coraz mniej się tym interesowałem. Coś tam gdzieś pisałem, jakieś artykuliki, ale to sam widziałem, że to po prostu jakieś, że to nie ma takiej wartości. I uciekałem od, od jakiegoś takiego intelektualnego życia w. No, no, w, 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 oglądanie jakichś tam, nie wiem, niezbyt wartościowych materiałów na YouTubie, tak, jakieś tam Szkolna 17 była moją ucieczką, e, tak, czy też w hedonizm, używki, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu gdzieś jakoś czułem, że coraz gorzej ze mną jest, ale nie wiedziałem dlaczego. I, i właśnie, to, to był taki ide ideologiczny schematyzm. Jak przyjrzymy się temu, co mówi Brown, przeprowadziłem ideologiczną krytykę tutaj jego, no to on tak naprawdę ciągle to samo powtarza, tak jak Korwin, ciągle mówi to samo, ciągle to samo. No to jak człowiek powtarza ciągle to samo przez cały czas, to jest dla niego, a Korwina oczywiście, powód do chluby, ale moim zdaniem wręcz przeciwnie. No człowiek musi się rozwijać intelektualnie. Oczywiście pewne podstawy uzyskujesz, tak? co jest dobre, co jest prawdziwe, mniej więcej, no bo to też człowiek nigdy nie jest doskonały, ale to powinno dawać możliwość do zgłębiania tego całego gmachu, swojego światopoglądu, do intelektualnego rozwoju, do poznawania rzeczywistości. No i ja przestałem czuć to, co zawsze czułem, taki w sobie impuls do poznania świata, ciekawość tego świata. Teraz to odzyskałem. I cieszę się, że mogę tu też Wam to przedstawiać, bo to cieszę się, że ten tekst powstał. Jeżeli jest opublikowany, bo to zawsze wiecie, gadanie na YouTubie, to tam. Ale ten tekst jest, jest i, i każdy może do niego wrócić. Ja sobie mogę też wracać do tego. Właśnie jest to paradoksalne. Te, to, że jesteś taki, taki w tym schemacie ideologicznym. No słuchajcie, ale to nie tylko ja tak miałem. To jak rozmawiałem z, z ludźmi, którzy już byli w środowisku, to tam praktycznie nikt nie, nie słuchał już Michalkiewicza, czy. czy Brauna, czy nawet Karonia, no, a zawsze mówi to samo. Tak? Kiedyś rozmawiałem z Kubą z Gierskim, tutaj wielki piewca Karonia, przepraszam, a zdrowie. I A mówi, a Karon tu mówi zawsze to samo. Mówi, no dopiero zauważyłeś. I. I. No i tak, tak to jest. Tak to jest, że, że ludzie są już tak już, już są w tym, w tym schemacie i co? Idą, ich rozwój, pseudorozwój polega, że albo idą w szuryzm, czyli z, zaczynają do nich coraz bardziej nieprawdopodobne teorie spiskowe przemawiać, albo no, zaczynają na tym zarabiać i, i, i już żyją z tego, no i tam robią to, co mają zrobić, żeby tylko kasa była i na życie było. Taka jest prawda. Właśnie, i to jest paradoksalne, wobec jednoczesnego poczucia posiadania wiedzy o świecie, no bo z drugiej strony, skrajny prawicowicz on myśli, że on jest ponad innymi, jest lepszy. Dlaczego? Bo on poznał tę prawdę, bo on wie, że ten system jest. No, a ci nie włączyli jeszcze myślenia. Włączcie myślenie! No przecież zobaczcie, samodzielnie myślcie. Tymczasem to wcale nie jest absolutnie samodzielne myślenie. Z zobaczcie, jak bardzo schematyczna jest skrajna prawica. Teraz co do tego, co się dzieje. Tak. Oni mówią, że a wy macie ciągle nakładki z jednej strony, ukraińską, później. Nasze, najpierw tam te, tematy pandemiczne, tak, później później współczujecie Ukrainie, a teraz Izraelowi, a sami dokładnie są bardzo schematyczni. I tylko, że jak to jest różnica ze skrajną prawicą, że jak. Zaczniesz dopytywać, trochę tam drążyć, to się okaże, że wcale ta wiedza nie jest jakaś imponująca, że to są pewne złożone takie schematy, tak jak i u ludzi, którzy mają poglądy liberalne. To nie jest tak, że każdy jest jakąś, jakimś omnibusem, wiadomo. Ale mowa powiedzmy no, o takich ludziach, którzy też pretendują do miana wiem, jakiegoś intelektualizmu, tak, czy są osobami, które gdzieś tam w mediach występują i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, jest to paradoksalne wobec jednoczesnego poczucia posiadania wiedzy o świecie, która ma stawiać człowieka ponad innymi, tymi nieświadomymi rzekomej prawdziwej natury rzeczywistości, tak zwanymi zwykłymi ludźmi. Tak, te normiki, to się mówi. A normiki to tam... Ludzie wychodzą, ja pamiętam, miałem taką refleksję, byłem na brzegu Wisły w ciepły czerwcowy dzień w którymś roku, i tam patrzę, no pełno ludzi. No Warszawa tętni życiem. Piją sobie piwko, piją sobie winko, piją sobie tam wodę mineralną. Sobie siedzą, randkują. Tu się grupy towarzyskie jakieś spotykają. Tutaj mąż z żoną, z dziećmi sobie wyszli i spacerują, i sobie lody jedzą. Ktoś tam rowerem pędzi gdzieś. Kamil Adamczyk. 10 złotych. Dzięki. Dzień dobry, miłego weekendu panu życzę. Relu 24 oglądałem głównie dla pana programów jako jedyny trzymały poziom. Pozdrawiam. Dzięki ci Kamilu. Zbliżamy się do niespodzianki. Jeszcze druga, długa droga. Bo jeszcze na razie jest niecałe 20%. Zachęcam też innych do wsparcia mnie takim donate'em. Ustawiłbym mniejsze te donate'y, może na 5 zł, ale też nie chcę, żeby tutaj jakiś stream się zaczął, bo. Jak ktoś ma mi obrazić i dać 10 zł, to raczej nie da tego. A jeżeli byłoby to, nie wiem, złotówka, 2 zł, 5 zł, to spodziewałbym się tutaj jakiejś masy hejtu. I wiecie, no to byłoby trochę słabe. Ja tutaj jakiś wywód prowadzę, a tam hejty z To Dziękuję Ci bardzo, Kamilu Adamczyku. Bardzo Ci dziękuję za wsparcie. To jest teraz dla mnie bardzo ważne. Każde takie wsparcie dosłownie jest, jest bardzo cenne. I... No to będę, nie wiem wam, czy mówiłem, ale raczej już w mediach nie, nie będę tutaj. To jest też inna sprawa. Trzeba z czegoś żyć. A media, no. Dobrze, ale to jest, to jest poboczna sprawa. To jest poboczna sprawa. W końcu. Tak, no właśnie. Bo to jest tak, że skrajny prawicowiec się często interesuje. Często się interesuje światem dookoła, polityk, znaczy światem dookoła, właśnie polityką, tylko w takim wąskim wydaniu. I to faktycznie daje mu pewną przewagę nad człowiekiem, który się nie interesuje aż tak, nie, nie taka tak zwana ideowość go nie inspiruje do zgłębiania tam, jak to było w 1992 i tak dalej. I to daje, daje taką pozorną przewagę właśnie, że wydaje ci się, że ty jesteś... No przecież ty się znasz na polityce, ktoś tam się nie zna, coś tam gada, jakieś głupoty. Ale jeżeli jest zderzenie właśnie osoby skrajnie prawicowej, która się tam no, zainteresowała polityką i osoby, która też się interesuje polityką, ale w wydaniu takim normalnym, no to ta osoba skrajnie prawicowa nie ma szans w takim staryciu. To często mówił Karoń, że Sierakowski z Ziemkiewiczem rozmawiali i Sierakowski zrobił z Ziemkiewicza kaszkę z mleczkiem. I on właśnie uważa, że prawica jest słaba przez to, że takie rzeczy się dzieją. No i, no właśnie, ale prawicowiec tam czyta różne ideologiczne książki, na przykład o tym, że Inkwizycja wcale nie była taka zła, że światem rządzą źli globaliści, a w 1989 roku podle zdradzono Polskę. Jednak te wszystkie lektury, czy też słuchanie gadających głów w internecie, nie jest nabywaniem prawdziwej wiedzy, ale utrwalaniem schematów prawicowej wersji ideologicznej poprawności. Tak było w moim przypadku. Na początku wchodzenia w ten świat czułem wielki głód wiedzy i spędzałem wiele czasu na przyswajaniu informacji tworzących mój nowy pogląd na rzeczywistość. To co mówiłem. Po pewnym czasie zauważyłem jednak, że niczego nowego już się nie dowiaduję. Co najwyżej utwierdzam się w swoich przekonaniach, co spowodowało, że Wcześniej przyswajane treści zaczęły mnie najzwyczajniej w świecie nudzić. Nastąpił okres stagnacji intelektualnej, a później coraz większe, narastające wątpliwości, czy aby na pewno świat wygląda tak, jak to mówią wszyscy wokół mnie, w tym i ja. Nie wiedziałem jeszcze wówczas, że oto nadchodzi proces wychodzenia ze skrajnie prawicowej banki, samopotwierdzającej się komory echa, w której nie dowiaduje się już niczego nowego. Ale pozostaje przy schematach i dogmatach, które nie wytrzymują prawdziwej, uczciwej uczciwie intelektualnej krytyki. Okazało się ku mojemu zaskoczeniu, że ta krytyka świata zewnętrznego nie jest skrajnie prawicowego, to nie zawzięte ideologiczne ataki wrogów prawdy, ale głos rozsądku. O co tu chodzi w tym zdaniu, że ta krytyka, bo bardzo często jest tak, że. Skrajna prawica odrzuca wszelką krytykę. To jest jak sekta, praktycznie. Tak? Skrajna Lewica też i tutaj nie, skrajna lewica absolutnie nie afirmuje, ale no mówię o tym, o czym wiem, w czym byłem i myślę, że jak najbardziej wiedza moja ma status ekspercki w tym temacie. Więc no to jest tak często, a, bo to są ataki jakieś ideologiczne, bo to chcą nas zniszczyć, tak jak rola. Wczoraj widzieliście pewnie stream, że rola zamiast merytorycznie odpowiedzieć na ataki, czy brałeś pieniądze od rządu, od ziobry, gadku, który opowiadałeś, że jesteś super niezależny, to on o tym zaczął się bronić, że no my jesteśmy patriotami, my jesteśmy, dla nas interes narodowy jest najważniejszy, a wy nas atakujecie. Jak to jest możliwe? No i typowy schemat właśnie y, takiego wyparcia, że i, i ze skrajną prawicą praktycznie przez to nie da się merytorycznie rozmawiać. Słuchajcie, ja y, równ, różne komentarze utrzymu, otrzymuję, codziennie jakieś są komentarze co do mojej aktywności, czy na Twitterze, czy na YouTubie, dzień w dzień zawsze się znajdzie jakaś, y, 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 jakiś krytyczny, negatywny, czy wręcz hejterski komentarz, zawsze, codziennie i i praktycznie 99% tych komentarzy to nie są merytoryczne komentarze. Nie ma z kim dyskutować. Owszem, zdarzają się, no to wtedy staram się krytykę taką czy, czy dyskusję podjąć. Ale to jest tak też, że, że po prostu jak widzę, tutaj taka osobista jeszcze osobisty friend, jak widzę, że ktoś na przykład pisze elaborat, ale na początku. Czy jest jakaś tam krytyka, ale pisze, że ja jestem na przykład, na przykład nie, nie, ignorantem, czy niedouczony. Tego rodzaju komentarze usuwam, dlatego że ja muszę też dbać o swój komfort psychiczny i mówiłem: Komentujcie, krytykujcie, ale proszę się do mnie odnosić w sposób kulturalny, ja też będę do Was się tak odnosić, a jak nie, absolutnie nie podejmuję dyskusji, spadać. Tak, tutaj Orention pisze, taki przekaz to coś na zasadzie wierzysz nam czy swoim zakłamanym oczom. To trafia na podatny grunt bez refleksyjności i rozrasta się bujnie. No tak. Tak się zastanawiam, bo już godzina minęła. Czy dalej jedziemy? No myślę, że, że do końca wytrzymacie jeszcze trochę. Trochę tu jest tego tekstu, ale postaram się szybciej. Mam wrażenie, że niektórzy wyznają skrajne poglądy tylko z przekory. Czasem ta przekora przyjmuje groteskowe rozmiary, które możemy nawet nazwać czymś chorobliwym. Wszystko, co pokazywane jest w mainstreamie, jest negowane, bo tak. Są tacy ludzie, cokolwiek pitą, jest takim człowiekiem. Co powiedzą w mainstreamie? to on inaczej uważa, absolutnie wszystko neguje. No i to, to, to jest po prostu absurdalne, bo ja też się nad tym zastanawiałem wtedy i tak się mówię, no kurczę, ale nie może tak być, że my tylko mamy rację, to środowisko antysystemowe, a ten cały świat, te media, tylu ludzi, którzy tam pracują, no to oni są w błędzie? Nas jest mniejszość jednak. I też jak przeglądałem w przeglądzie mediów, media, no to praktycznie od razu można było zauważyć, że prawicowe portale to są bieda portale i że jak jest jakiś temat, jak chcę się czegoś dowiedzieć, no to muszę wejść na ten znienawidzony mainstream. No to sobie tak zacząłem zastanawiać się, to dlaczego ja go tak nienawidzę, skoro jednak tam są bardziej rzetelne bardzo często informacje. Na tym polega antysystemowi skrajnej prawicy, czyli negacja wszystkiego, co jest wokół, Tak jak Brown, tak. Przy... Myślę, że Brown ładunek przekory to ma maksymalny. Przekora wobec poglądów większości społeczeństwa nie musi być zawsze czymś groźnym i szkodliwym oczywiście, no bo czasem większość się, się myli. To nie jest tak, jak Corwin gada, że większość zawsze się myli. Jest absolut kompletny. Notabene na przykład on tak mówi, że większość zawsze się myli, a mówi o tym, że trzeba wprowadzić karę śmierci. Większość jest za tym. To też absolutna niekonsekwencja. Jeżeli jednak dotyka ta przekora kwestii fundamentalnych, odrzucenia podstawowych wartości tworzących współczesną cywilizację, sytuacja może stać się bardzo niepokojąca. Jedną z takich wartości czy fundamentów jest przekonanie, czyli to, co jest odrzucane, że wszyscy ludzie są równi w swojej elementarnej godności, co wyrażone jest chociażby w doniosłej koncepcji praw człowieka. Przyjmuje się współcześnie antropologię. Egalitarną pod względem aksjologicznym. Można to wyrazić w haśle: każdy inni, wszyscy równi, jak tutaj jest. I proszę Państwa, tak. Ja też odrzuciłem egalitaryzm. Tu mamy już te kwestię, właśnie bardziej moralną. Wcześniej było o, o światopoglądzie. Może powinienem to podzielić na rozdziały dla lepszej czytelności. I ludzie różnią się jak najbardziej zdolnościami. I to jest oczywiste, ale właśnie w tej elementarnej ludzkiej godności, no, przynależymy do jednego gatunku, i ja odrzuciłem ten pogląd. Dlatego wszedłem w skrajną prawicę. Między innymi odrzuciłem za sprawą zetknięcia się z treściami Bogusława Wolniewicza, który właśnie mówił: Absolutnie ludzie nie są równi. Jeszcze wtedy czytałem dużo Fryderyka, Fryderyka Niczego, który też absolutnie odrzuca egalitaryzm i ten elitaryzm który w Niemczech bardzo się rozwinął, co dało skutek oczywiście rozwinięciu się ideologii narodowo-socjalistycznej, nacjonalizmu, szowinizmu. To poczucie, że są ludzie lepsi i gorsi jest podstawą właściwie wszelkich ideologii skrajnie prawicowych. Antysemityzmu, rasizmu, nacjonalizmu, szowinizmu i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja uważam, że każdy człowiek jest po prostu człowiekiem, no chyba że ktoś, nie wiem, no chyba właśnie tutaj pytanie, czy jakiś należy wyjątek sprowadzić, ale no ci, którzy odrzucają ten, to jest paradoksalne. Być może tych, którzy odrzucają egalitaryzm, trzeba potraktować właśnie jako tych gorszych. To jest myślę ciekawy bodziec do refleksji, aczkolwiek oczywiście tutaj mówię pod względem no, gorszych niejako nie jako, że nie przynależą do gatunku ludzkiego czy coś takiego, ale że są w błędzie i ich trzeba, działania trzeba zwalczać tylko to, to absolutnie nie oznacza, że, że należy na przykład łamać prawa człowieka i, i kogoś do obozu zamknąć, bo ma skrajnie prawicowe poglądy, po prostu trzeba raczej izolować jego wpływ na rzeczywistość tak i penalizować pewne rzeczy w taki sposób ale to jest takie, podaję te kwestie do takiego filozoficznego namysłu. Wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe. Tak, egalitaryzm jest naturalną koleją rzeczy po strasznych doświadczeniach nazizmu i holokaustu, skutków nieegalitarnej wizji człowieka opartej o prymitywny i wulgarny darwinizm. Świadomość różnic między ludźmi nie może wpływać na ich wartościowanie w elementarnym spojrzeniu na wartość każdego człowieka jako takiego. No to co mówię. Sięgając pamięcią do moich początków ze skrajną prawicą, uważam zmianę tego naturalnego, egalitarnego poglądu za jedną z najważniejszych rzeczy, które wciągnęły mnie w skrajnie prawicowy wir. Do tej pory mam w pamięci dwa sformułowania Bogusława Wolniewicza: ludzie nie są równi, oraz przed społeczeństwem otwartym nie ma żadnej przyszłości. I on to mówił w taki sposób, w tak pewny sposób, że przyciągnęło to moją uwagę. Często jest tak, że, przynajmniej ja tak mam, jeżeli mam jakiś pogląd ugruntowany i ktoś z bardzo dużą pewnością wygłasza pogląd przeciwny, no to siłą rzeczy pojawia się jakieś zainteresowanie, takie zaintrygowanie może, tak? Intryguje się, no jak to, co to jest, no c, nie, no muszę zobaczyć, co on mówi, co on gada. I w tym przypadku po prostu zacząłem go słuchać, słuchać, słuchać i mnie to w jakiś mierze wciągnęło ale dzisiaj oczywiście no to już to mam za sobą. Tak, do, do tej pory mam w pamięci dwa sformułowania Bogusława Wolniewicza. Ludzie nie są równi oraz przed społeczeństwem otwartym nie ma żadnej przyszłości, wygłoszone z niesamowitą pewnością siebie, a także sporą dawką przekory wobec współczesnego świata. Co do mnie wówczas bardzo przemówiło. Dziś wiem, że zawierzenie tym słowom doprowadziło mnie do ślepego nacjonalizmu, antysemityzmu, rasizmu i innych toksycznych poglądów, dających złudne poczucie bycia lepszym, apelujących również do narcystycznych skłonności, które zamiast być ograniczane, są w człowieku podsycane przez skrajną prawicowość. Tak, ja nie ukrywam tego, że takie skłonności, no, nie, nie wiem czy mogę powiedzieć, posiadałem, ale to jest bardzo powszechne w społeczeństwie. A zwłaszcza w mediach, w skrajnie prawicowych mediach, tam jest narcyz na narcyzie, i niestety, zamiast być świadomym własnych różnych skłonności narcystycznych, no to człowiek je podsyca. A już bycie w mediach, bycie gdzieś tam na świeczniku tak, tego skrajnie prawicowego środowiska, to że ja się wydostałem z tego, to jest jeden wielki cud. No słuchajcie, wszyscy ci słodzą, Ciągle słyszysz, że ty jesteś wspaniały, że ty jesteś tak, no akurat ja często słyszałem, że jestem lepszy od roli i szlachtowicza, i to oczywiście było prawdą, ale ciągle czytanie takich komentarzy, kiedy jest się jednak w błędzie, kiedy jest się jednak w toksycznej w toksycznym momencie swojego życia, ale i czytanie komentarzy, utwierdzających, no to. Nie jest wcale pozytywne. Tak? I to, to dlatego większość ludzi z tych mediów, z tej polityki, i tak dalej, nie wyjdzie. No bo to, to, to wymaga naprawdę jakiegoś takiego no przełamania się. Tak? To nie jest łatwe. Sam wiem po sobie. Słuchajcie, przecież jak były te zjazdy, dni otwarte w Realu 24, przychodzili ludzie. No i od rana do wieczora. Przez 12 godzin tam byłem i słyszałem, jaki to, nie, nie jest to wspaniałe, autografy rozdawałem, słuchajcie, zdjęcia. Ile ja zdjęć, ile, ile zdjęć ludzie ze mną sobie zrobili, teraz pewnie usuwają te zdjęcia, mówią, o ten Łuksza to taki, a ten taki. No ale to też oznacza, że nie o mnie chodziło, tylko o sposób przekazywania ich schematycznej ideologii, dlatego mnie lubili. Tak mi się wydaje, bo jak zacząłem trochę poddawać w to wątpliwość, to, się, to nastąpił frontalny atak na mnie. No i tak więc, tak więc naprawdę miałem kiedyś taką sytuację, to może też w innej, powiem, żeby to nie przedłużać, kiedy byłem absolutnie oblegany, po prostu, czułem się jakieś gwiazda Hollywoodu, kurczę. Zwłaszcza na takich, skrań, na takich prawicowych, skrajnie prawicowych wydarzeniach, tak? no to absolutnie mnie tam każdy rozpoznawał. No wiecie, no miałem dużą rozpoznawalność tak, w środowisku. Miliony, miliony zasięgów tam tygodniowo. Także, już nie mówiąc miesięcznie, w szczycie, także wiecie, no to tak to właśnie wyglądało. Właśnie godne zastanowienia jest, już niedługo kończymy, aspekt narcystyczny tych skrajności, poczucie bycia lepszym od innych, między innymi ze względu na to, że w tym świecie samowyznawanie określonych idei ma rzekomo czynić lepszym od tych, którzy nie są ideowi. Ta rzekoma ideowość staje się substytutem moralności, umożliwia po połączenie pogardy dla tych, którzy nie są nasi, i poczucia bycia moralnym jednocześnie. O co chodzi? No, to, że jesteś ideowy, to już Ciebie tłumaczy, że Ty możesz wszystko robić. Że tam kogoś obraziłeś, że coś powiedziałeś, no ale, no ale ja jestem ten ideowy. Tak? I, i to, to jest taki bezpiecznik etyczny który sprawia, że co nie zrobisz, to ci praktycznie na sucho przejdzie w rozumieniu twoim i twoich, twojego środowiska, twojego otoczenia. I, I jednocześnie ci, którzy są nie z twojego środowiska, to są automatycznie oceniani moralnie, także oni nie są ideowi, więc oni nie są tacy ok, tak jak ty i ci, którzy ciebie Otaczają. I to proszę Państwa, kiedy mowa o jakiejś tam telewizji, mowa o jakichś tam działaniach śmiesznych, politycznych, marginalnych, to może nie jest jakieś wielkie zagrożenie, ale kiedy taka siła przejmuje władzę, właśnie dokładnie z takim, ja myślę, że dosyć celnie te wszystkie rzeczy opisałem, jak teraz jeszcze drugi raz to czytam, chociaż może to jest kwestia tych moich. Skłonności narcystycznych, tak mówiąc, pół żartem no półseru, ale wydaje mi się, że, że dobrze to ująłem. Pisałem ze swoich doświadczeń, ująłem je w taki ogólny tryb. I no to jest tak, że po prostu można wszystko usprawiedliwić. Słuchajcie, ludzie usprawiedliwiali różne zbrodnie, czy to komuniści, czy to naziści, straszliwe zbrodnie, dlatego właśnie, że to było ideowe. Tak? Polpot, czerwonik chmerzy. I ja, ja, co oni byli ideowi? Oni wszystko robili no, dla rewolucji, dla szczytnego celu ideowego. A kto był przeciwko, trzeba było go zniszczyć. Także tego rodzaju poglądy mogą być bardzo niebezpieczne, ale to jest ele integralny element skrajnej prawicy. Ja jeszcze może to później dopracuję sobie tak po, po myślnikach, wypiszę, no zobaczymy. No i tutaj czytamy właśnie mm, opisałem jak to było. Jakie miałem mniej więcej takie y, poglądy. Mm, tu czytam. No, mam nadzieję, że wyciągając wnioski z tego, z całkiem niedawnej przeszłości, zdołam pomóc tym, którzy są obecnie w niewłaściwym złym miejscu, jakim jest bańka skrajnej prawicy, a także, że uda się przestrzec innych przed wchodzeniem w to toksyczne środowisko. A co doprowadziło do tego, że wyszedłem z tego matrixa skrajności? Już to jest ostatnia strona. Kończymy. Ciężko tutaj prześledzić wszystkie czynniki, które umożliwiły mi przekroczenie własnego ego to jest też ważne przekroczenie własnego ego. To jest, bez tego nie da się z tego wyjść. Symbolicznie rzecz ujmując, staniecie obok siebie i powiedzenie sobie: Człowieku, zabłądziłeś. Na pewno doświadczenie absurdu poszczególnych skrajnych idei poprzez poznawcze wychodzenie z banki informacyjnej skrajnej prawicy pełniło istotną rolę. Być może uda mi się w dalszych rozważaniach na ten temat prześledzić te historie szczegółowo. Jednego jestem pewien że bardzo, wa bardzo ważną rolę odegrali ci, którzy mieli odwagę, często wbrew różnym przeciwnościom i szykanom, głośno mówić, że droga skrajnej prawicy jest zła. W XXI wieku nie można pozwalać na szerzenie się nacjonalizmu, rasizmu, antysemityzmu i innych dyskryminujących poglądów. To, że ja dostałem po głowie też, to też sprawiło, że, że zacząłem się zastanawiać tutaj. No. Dlatego, że jeżeli jesteś bezkarny, w tym, co robisz, to wtedy nie ma takiego bodźca do refleksji. tak? No, a mój słynny tutaj wyrok za wypowiedzi, które łamią kodeks karny, zostały uznane za nawoływanie do nienawiści. No to to było, myślę, też, też ważnym takim elementem bardzo dla mnie przykrym, nie ukrywam, ale też bodźcem do refleksji. Tak jest. No mówię prawdę mówię tak jak było po prostu mówię prawdę i dlaczego mam co, co ukrywać? No nie mam nic do stracenia i tak Ale jak miał do stracenia no co miał, mógł mieć do stracenia to, co miałem to straciłem Jeśli chodzi o to jakby to powiedzieć no ten poziom życia, to jaką pozycję miałem w tym środowisku, tego nie mam, to straciłem. Ale to było warte, znaczy przepraszam, to co teraz robię jest warte tego, że straciłem tamto, co miałem. Iwetti, 10 złotych. Dzięki Ci. Dziękuję. Dzięki Ci serdecznie, Iwetti. Sto lat temu taka bezkarność doprowadziła do rozpoczęcia najgorszej karty w historii ludzkości. Pomni nas straszliwe doświadczenia totalitaryzmów, powinniśmy robić wszystko, by nie dopuścić do powtórki. Zatoczyłem w swym życiu koło, powracając na właściwe pozycje, znów wyznając poglądy liberalne i akceptując świat oparty na poszanowaniu każdej jednostki realizującej się w demokratycznych warunkach. Jestem jednak bogatszy o doświadczenia skrajnie prawicowego świata i twierdzę, że sam liberalizm nie wystarczy. To jest ważne tutaj na koniec. Liberalne idee muszą być uzupełnione o zdecydowany pierwiastek antyzamordystyczny, czy po prostu antyfaszystowski, tak jakkolwiek to nazwiemy. No, ja wolę mówić antyzamordyzm. Co można zdefiniować jako sprzeciw wobec wszelkiego rodzaju poglądów opartych o nietolerancję i antyegalitaryzm. No, trzeba z tym walczyć. To jest niebezpieczne. Znaczy tu ktoś mi zarzucał, bo ja mówię, że tego rodzaju środowiska to są śmieszne, to, że nie ma co wyolbrzymiać. Ja uważam, że nie ma się co ich bać. Tak już teraz konkluduję, ale nie ma się co ich bać w ich zwalczaniu. No jednak to są negatywne tendencje. No, ludziom, ludziom mieszają w głowach, czas przez to można stracić. Młodzi ludzie zamiast interesować zamiast tutaj zainteresować się jakimiś ciekawymi sprawami, to marnują czas na tego korwina, rozlepiają ulotki, jakieś tam nie wiadomo po co, później nic z tego nie mają, zamiast się realizować zawodowo, uczyć się języków itd. itd. Bez zdecydowanego. to pisałem, no tak pisałem, jak napisałem. Bez zdecydowanego przeciw, sprzeciwu wobec toksycznych idei, możemy znów stanąć twarzą w twarz z zagrożeniem znanym nam z historii i z wszystkimi jego straszliwymi konsekwencjami. No myślę, że to jest prawda. Myślę, że to prawda. No napisałem to. Wiecie, czasem takie, że człowiek też weryfikuje to, co napisał, ale tutaj. Ja jestem osobiście zadowolony z tego tekstu, a jestem raczej perfekcjonistą. Oczywiście na Twitterze komentarze, że nudny i co... Jest drugi. O, to na pewno już nie określicie, że jest nudny, bo konkretnie pisze o konkretnych osobach. Czy osobach. O swojej drodze, ale o spotkaniu pewnych osób. O tak. Wchodząc w skrajnie prawicowy świat, byłem osobą zagubioną, szukającą sensu w życiu i łudę tego sensu dostałem. Zagubiony w postmodernistycznej rzeczywistości, uzyskałem od skrajnej prawicy proste odpowiedzi. Co jest prawdziwe, co jest dobre, Dziś wielu młodych ludzi nadal jest zagubionych i narażonych na przyjęcie skrajnie prawicowych poglądów, bo współczesny świat miewa problem z jasnym wskazaniem, że prawda i dobro istnieją. I dlatego ja odrzucam te idee postmodernistyczne w takim sensie, o ile one mówią, że wszystkie narracje są sobie równe. Także zamordyzm, liberalizm to jest to samo nie. Liberalizm jest oparty o wartości właściwe, a zamordyzm o niewłaściwe. Akurat zgadzam się na przykład z postmodernistycznym odrzuceniem tak zwanych wielkich narracji, czyli że jakaś ideologia może nam wyjaśnić świat całkowicie, bo liberalizm też nie wyjaśnia. Uważam, że liberalizm nie jest taką wielką narracją. To jest mój pogląd na to wszystko, że liberalizm jest oparciem się o fundamentalne wartości ogólnoludzkie, ale dalej daje bardzo dużą. Przestrzeń na twórcze rozwijanie, czy też intelektualne, czy też moralne, etyczne, oczywiście materialne. Wielka narracja dla mnie no, to jest coś, co ma tłumaczyć świat od A do Z, jak to robiły na przykład tak totalitaryzmy. Dlaczego totalitaryzmy, totalitaryzm kontroluje Całość życia społeczeństwa, czy ma do tego ambicje, żeby kontrolować? Bo jest to związane z właśnie wielką narracją modernistyczną, która jest absolutnym, powiedzmy, uznaniem sensu świata, sensu życia ludzkiego za służenie określonej ideologii. Liberalizm taki nie jest. Liberalizm mówi: są pewne rzeczy, które są po prostu dobre, lepsze i tak dalej. Ale no, każdy w ramach tych idei szuka swojego sensu życia. I tyle. No, ktoś może być podporządkowany, ktoś ma bardziej kolektywistyczny pogląd, ktoś bardziej indywidualistyczny, ktoś, ktoś, ktoś chce się samorealizować I póki nie narusza wolności drugiego człowieka, może to robić. Tak ja to, tak, ja to rozumiem, tak w skrócie. Hmm. Dziś, no właśnie. Uważam, że postmodernistyczne stwierdzenie, że wszystkie narracje są sobie równe, powinno być wyraźnie uzupełnione o wskazanie, że są narracje, które są absolutnie nie do zaakceptowania. A sensem dobrego działania nie może być ich afirmowanie, ale bezkompromisowe zwalczanie. Tak jak prorosyjskości, tak? Nie możemy powiedzieć, że antyrosyjskość i prorosyjskość to jest to samo. Nie. Antyrosyjskość jest oparta o fakty, o zachowanie Rosji, o doświadczenie historyczne, a prorosyjskość. No, to jest oparcie o propagandę, o wytworzony jakiś obraz świata nieprawdziwy, bo prawda i fałsz to nie jest to samo, tak jak dobro i zło. Uważam to za rzeczy oczywiste i to już jest ugruntowanie mojego poglądu, właśnie. Nie pozwólmy, żeby epoka totalitaryzmu, faszyzmu czy komunizmu się powtórzyła. Jeżeli chcemy cieszyć się wolnością, musimy jej bronić. O, to jest myślę ważne. Jeżeli chcemy się cieszyć wolnością, musimy jej bronić. Jeżeli miałbym wskazać, jaki wniosek z doświadczenia skrajnie prawicowego uważam za najcenniejszy, to właśnie ten i koniec. Słuchajcie, dotrwaliśmy do końca. Bardzo Wam dziękuję. Witam serdecznie. Filip Konstrzewa jest tutaj z nami. I... Dzięki Ci, Orention. No, zobaczymy. Na razie jestem, tak jak mówię, w, w, w sytuacji niezbyt dobry, ale walczę cały czas. Podejmuję oczywiście. Prace różne i, i zdaje się, że powrócę do swojego zawodu wyuczonego. Nie jest to dziennikarz. No i będę sobie żył, będę sobie tworzył, będę na YouTube nagrywał i tyle. Mam ciekawe doświadczenie. Myślę, że mogę du dużo ciekawych rzeczy opowiadać. Także zachęcam też do tego, żeby mnie wesprzeć. Jeżeli ktoś uważa, że to co robię jest dobre, tutaj można do zrzutki się dorzucić no Jeszcze 3 dni do końca, tak? Jeszcze trochę jest szansy, żeby się dorzucić. Także można na różne formy w różnych formach mnie wesprzeć. Każda tutaj kwota jest bardzo cenna. no Również na Patronite. Jest 13 patronów w tej chwili. Bardzo Wam dziękuję, kochani patroni. Ja tutaj wrzucę też to właśnie na. Dla, dla patronów. Myślę, że też mogę dla patronów jakiś osobny materiał nagrać, jakiś jeszcze, uzbiera jeszcze kilku. Także bardzo Wam dziękuję. No i słuchajcie. Miejcie dobry czas, dobry dzień. Zapowiadam następny materiał, bo też jest następny tekst, ale ten tekst trochę później zrobię. Słuchajcie, jest Partia Bezpieczna Rosja, przepraszam, Bezpieczna Polska. Sykulski założył, tam Panasiuk jest. No, to idealny, idealny na kontent. Na mój kanał, także już niedługo. Nie wiem, czy dzisiaj się wyrobię z tym, ale może i dzisiaj zobaczymy. Jak nie to postaram się jutro. I. I co jeszcze mogę powiedzieć? No będzie wesoło, na pewno. Będzie wesoło. Dzisiaj trochę bardziej refleksyjnie, a będzie niedługo wesoło. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz. No i miejcie dobry dzień.